Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Tutaj znalazłem jakąś chatkę. Zobaczmy, co się kryje w środku. Jedyne wejście, niestety, to jest przez okno. Zaraz zobaczymy. Spójrzcie, orurowanie jest. To wygląda na jakąś łazienkę. Zobaczcie, to wygląda, jakby było specjalnie zasypane. No i zobaczcie, jest wejście do piwnicy. Zobaczmy tam. Zobaczmy, co tu się kryje. Będziemy to wygląda. Ciekawe, czy ta piwnica. Nie no, wygląda na dość dużą. Spójrzcie sami. Bo tu są jakieś rurki. Ej, to jest z łóżek, nie? Ej, zobaczcie. Pozostałości. Jakieś pościele. I tu widać dużo częściej od łóżek. Tam też żelastwa dużo. I to wszystko jest tutaj. Ej, dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co ten obiekt skrywa. To wygląda trochę jak jakaś łaźnia, co nie? Ej, trzeba będzie chyba spróbować jeszcze, a może akurat znajdziemy jeszcze jakieś wejście na górę. Ej, zobaczcie, tu jest wybita dziura. I teraz jest pytanie, czy wejść w tę dziurę? Proste, że wyjdziemy. I zobaczcie, tu jest druga część. Zobaczcie, jaki kocioł wielki. Zarąbiste. Ej, dobra, wejdźmy za niego. Zobaczmy. Gdyby jeszcze ktoś sobie popijał. O kurczę, ile butelek. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Tam jakieś dmuchawe chyba mają, nie? Coś w tym stylu. Spoko. Ej, dobrze, że w tą dziurę udało nam się wejść. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy dzięki temu. Ej, dobra, tu jest jakieś to łóżko. Nam przeszkadza, ale spróbujemy przejść tak. Spójrzcie, to jakieś narzędzia, to jakaś półka. Nie wiem, co tam na niej jest. Jakieś graty. Dobra, ruszajmy dalej. Spoko to wygląda. Chodźmy, zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. Ej, obrurowanie tu jest niezłe. Muszę uważać, gdzie stawiam kroki, żeby się gdzieś nie wywalić. Ale spójrzcie sami, jak to wygląda. Trochę do góry wezmę. Dobra. Ej, dobra, chodźmy tutaj. Zaraz zobaczymy, gdzie będziemy. Aha, jesteśmy, zobaczcie, pod schodami. To znaczy się pod wyjściem. Ej, zobaczcie, jaki tu jest kufer. Znów kozacki, zobaczcie. Elegancki. Też wiekowy. Ostatnio coś mam szczęście do tych kufrów. O, tak, może będzie troszkę lepiej. Go widać. Dobra, ej, spróbuję go otworzyć. Ale jak zwykle nic ciekawego tu nie widać w tym kufrze. Ale jest zarąbisty. Ej, spróbuję go zamknąć. Albo ogólnie niech tak będzie otwarty. Lekko. Ja już go nie dotykam, ale też nie, zarąbisty. Dobra. Spróbuję teraz pójść dalej. To trzeba się niestety, ale cofnąć. Ej, dobrze, że wlazłem w to wybite dziurę, co? Dzięki temu udało nam się dotrzeć aż tutaj. Dobra, umijmy to łóżko. Zresztą strasznie to. I co? Ruszajmy tutaj z powrotem. Ej, spoko, byłem, nam się udało na górę wejść. Ale nie wiem, czy to będzie takie proste. Pomyślałem, że ta droga prowadzi na górę. Dobra, nie bardzo to tu widzę, żeby gdzie indziej pójść. Niestety. Więc będziemy musieli się wynurzyć stąd. Dobra. Wyłączę tą lampę. I tak nam się nie przyda. Ej, to wyjdę z wami. Nie będę stopował.
i zobaczymy, czy nam się uda dziś wskoczyć, żeby wskoczyć tam dalej. To się rozejrzę, niby nikogo nie widać. Jak tu jest wejście jakieś, może nam się uda. Ej, dobra. Jesteśmy w środku, więc idziemy dalej. Wejdźmy może tu. Zobaczmy. Tu jest jakieś, nie wiem co to, stół bilardowy. Spójrzcie tam. Ale zanim tam pójdziemy, spróbujemy przejść tu. Ciekawe, czy tutaj wejścia nie ma. Jest takie zasypane. Ej, spójrzcie tu, jaki kominek, nie? Nic, wejdę tu. Całkiem spoko to wygląda. Nie jest jakiś wypasiony, no ale jest git. Ej, powiem wam, strasznie mi gorąco. Jest ciepły dzionek. Więc ruszajmy dalej. Spójrzcie tu, jakieś pozostałości, szlugi. Ktoś tu przesiaduje. Czasami widać. Ej, zobaczcie, jaki kociołek, nie wiem do czego to jest. Ale to nie do topienia metalu. Coś w tym stylu, taki piecyk. Nieźle. Ej, spójrzcie, od razu rzućcie sobie tutaj. Jest lustereczko. I mamy ubikację. Ciekawe, czy ten piecyk tu jest, nie? Ciekawe, skąd on się tu wziął. A to zobaczcie, kolejny piec. Całkiem spoko. Wszystko tutaj wygląda. Zatem ruszajmy dalej. Zobaczcie jeszcze to, nie? Ciekawe. Dobra. Więc zobaczcie, ten mur jest wybity. Chyba ktoś go wybił dla mnie. Ej, zobaczcie, go skrzynia. Nie tykam się niej. Jakieś kable popodłączone. Ej, zobaczcie, tu jest wejście na górę. I pytanie. Wchodzimy od razu? Nie, cofniemy się tu. Zgaszę na razie. Przejdźmy tu. Ej, zobaczcie, taka szafa. Sami ocencie, co mogło być w niej przetrzymywane. Niezła. Dobra. Chodźmy teraz tutaj może. Zobaczmy, co tu się kryje. Fajne pomieszczenie. Ej, dobra. Tu jest przejście do tego głównego. Ale wiecie co? Pójdziemy sobie tędy. Zobaczymy, co tutaj jest. Ej, zobaczcie. Znów te gazety. 1988-21. Dobra, chodźmy dalej. Ej, kolejna szafa. I tu dość solidne wrota. Ale spójrzcie, ona jest zamknięta? Nie, z tamtej strony się otwiera. Ej, tam się powiem, tam się gdzieś byliście. Ciekawe, ta szafa jest. A nie, zobaczcie. Ona jest, z tej strony się ją chyba otwiera. Ej, to jest chyba safe, co? Jak wygląda? Albo mi się wydawało. Ej, to wygląda jak safe, co? Albo jakaś szafa pancerna. Dobra. Idę dalej. Nie, może to wiatr. Dobra. Chodźmy tutaj. Rzućmy okiem na to całe pomieszczenie. Ej, w tym chyba nie byliśmy, nie? Zobaczmy, co tu się kryje. Takie sufity, co nie? Dobra. Dobra, ruszajmy dalej. Zobaczmy, gdzie tutaj dojdziemy. Ale to ogólnie same takie pancerne drzwi, co nie?
Dobra. Ej, tam jest wyjście, zobaczcie, ja się męczyłem przez okna. Ale dobra. Ważne, że jesteśmy w środku. Ej, zobaczmy, co tu się jeszcze kryje. I może ruszymy, jeśli nam się uda, na górę. Ej, jeśli moje odcinki wam się podobają, zachęcam do subskrybowania. I tak dziękuję wszystkim za subskrypcję, za lajkowanie, komentarze. I spójrzmy dalej. Zobaczcie, w tym oknie takie, nie wiem co, powsadzane. Ej, może wyjrzę. Niby nic nie słychać. Chodźmy dalej, bo kaloryfer to jest dopiero rzadkość. Dobra. To tam się nie wychylamy, skrzynki opróżnione. Więc może ruszymy tutaj. Ja wypiszcie w komentarzach, co to może być, bo to jest zamknięte. Mi to wygląda na safe. Albo szafę pancerną. Spoko. Czekajcie, coś jest w środku. Dobra, ruszajmy dalej. Zobaczmy, co to pomieszczenie jeszcze skrywa. Mam nadzieję, że nikt nam nie przeszkodzi w eksploracji. Dobra. Staram się stawiać kroki też ostrożnie, żeby zbyt dużo hałasu nie robić. Dobra. Chodźmy zatem na górę. Zobaczmy, co się na tej górze kryje. Na razie lampy nie będę używał. O, ciekawe, czy nie jest jakieś wejście. Tak wyglądało, jakby mogło nie być. Dobra. Zatem chodźmy dalej. O kurczę. Zobaczcie, czy jest wejście na strych. Ale wydaje mi się, że tam nie dam rady wejść. I tak jest sufit taki niski, znaczy dach. Dobra. Wejdźmy do pierwszego pomieszczenia. Co ono skrywa? Dużo rzeczy wykradzione widać. I tutaj może wyłączę tę lampę jednak. Trzeba uważać, bo te prześwity strychowe. Nie wiem, jak to nogi stawiać. Kurczę. Śpierze. Zdałoby się wejść tutaj, co? O kurczę. Zobaczcie, jak to zorwane jest. Nieźle. Ej, to ja tutaj się za głęboko nie będę może ładował. Ale to mnie ciekawi, wiecie? Jak to wygląda. Gdzieś byłem w jakimś hotelu. I takie podobne rzeczy widziałem. Dobra. Chodźmy. Jeszcze nie wiem, jak to nazwać, bo to nie bardzo hotel. Chociaż jest parę rzeczy wyglądających, jakby tu świadczyło, że mógłby być hotel. Ale zobaczymy. O kurczę, zobaczcie, jakie tam jest pomieszczenie ukryte. Spróbuję się tam dostać. Podłogi są strasznie zniszczone. A i zgaszę tę lampę. Bo zobaczcie. Ci, co oglądali moje filmy, raz uciekałem stąd przed ochroniarzami. Mam nadzieję, że się to nie powtórzy. Na razie nikogo nie widać. I spójrzcie, tam jest ten szpital, co mi nie dokończyłem. Po prawej stronie go widać. Dobra, a ile ja tam dalej się nie zagłębiam. Zobaczcie, tu jakaś szafka. Ej, dawajcie, cofniemy się tu. I zobaczymy, co tam się dalej kryje. Dobra, ruszajmy dalej. Całkiem spoko jest ten budynek. Ale sprawdźmy jeszcze, co tu się kryje. O, zobaczcie, jest kolejne jakieś pomieszczenie, chyba do którego byśmy nie dali rady dojść. No tak, bo są drzwi zamurowane. Ale wam go tylko tak pokażę, zobaczcie, jak ten dach jest zniszczony. Dobra, wycofajmy się powoli. I chodźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze skrywa. Widać, że jest jeszcze parę pomieszczeń. O, zobaczcie. Grzejniki 2, nikt nie ukradł jeszcze. Ogólnie tu jest... O kurczę. Dużo rzeczy. Widać, że tutaj złodzieje nie grasują. Może to przez tą ochronę. O kurczę, ej, to jest ryzykowne, co? Widzicie, jak to nad głową wisi. Ej, dobra. Zobaczmy tu. O kurczę. Fajne pomieszczonko, duże. Ale już troszkę zdewastowane przez czas i może troszkę też przez ludzi. Dobra. Słyszymy jeszcze tutaj okiem i nam się chyba pomieszczenia będą kończyły. Ale powiem wam, że
Jak dla mnie bardzo ciekawy projekt, spodobał mi się ten odcinek. Choć ten budynek z wierzchu nie wygląda, żeby był aż tak ciekawy. Dobra, to co, zejdziemy razem. No, jeśli wam się moje odcinki podobają, zostawiajcie subskrypcję, pamiętajcie. Łapka do góry, dzwoneczek. No i widzimy się w następnym odcinku, ale to za chwilkę. Może razem spróbujemy zejść stąd. I spójrzcie. A nie, to suporek, wiecie, myślałem, że to takie styropianowe pudełko. Dobra. No i tak mi się wydaje, że to było tędy. To nasze zejście. Ej, zgaszę może to lampę. I może jeszcze tutaj was w to ciemno zaprowadzę. Żebym nie musiał sam wychodzić stąd. Zawsze troszkę raźniej. I dobra. Ale wiecie co, jak wyskoczę tym oknem, to wskoczyłem. O, nie, to nie tędy. Nie będę zmieniał swojego wyjścia. I dobra. I dobra, to jest tutaj. Okej. To widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.